Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Immortals Phoenix Rising. Witam się z wami kasenką, dzięki której ulepszyłem eliksiry, a teraz dzięki obolom zgarniętym w poprzednim odcinku ulepszmy sobie co nieco boskie zdolności. Teraz zobaczmy. Dużo obrażenia, bo za jeszcze będzie naładowane, czy może ulepszymy sobie strzały? No, na bank chciałbym bynajmniej ulepszyć trochę ten młotek. A te dwa poziomy i teraz mam ile? Zostanie mi 6. To kontrolowanie szybkości, czy zwiększamy liczbę trafień? Może wezmę w końcu tę szybkość, bo naprawdę boli mnie straszliwie, że nie mogę zbyt sobie ułatwiać sterowności tymi strzałami. A teraz mamy prawie maksymalnie wszystko ulepszone. Potrzebuję teraz jeszcze tylko ilu? 38 oboli i będę mógł się już szczycić maksymalnie ulepszonymi boskimi mocami. Ale do tego potrzebuję jeszcze 32 oboli. Ale raczej wyzwań na spokojnie tyle będzie. Szkoda jest zawsze animacja tylko z jedną. Na przykład bierzemy taką sakiewkę, jak kilka umiejętności naraz kupujemy i bierzemy taką sakiewkę i tak wrzucamy całą sakwę do tego. Albo chociaż odtegowujemy i wrzucamy zawartość. Troszkę szkoda. Dobra, tutaj nic nowego nie zrobiłem. O, możemy pogadać. You know we already have a goddess of the hunt. Now you have two, so make room, Artemis. My pride is rubbing off on you, I see. It suits you. Like her new coat? No, don't push your luck. Okay, to było dobre. Remember when you said everything's more beautiful in color. Right line. I think I kind of thought that at you, and you picked up on it. For sure. A co powie Ares tak po prostu? She's prettier than I ever imagined. What do you think, Ares? She'll do. That's not the answer I expected. Come on, kid. This is how you get women. I keep my options open. King of Cool, they call me. King of Cool? I thought they called you King of Mules. You don't want me on your bad side, Hermes. Ach, typowe pancze między bogami. Typhon tried to take from me again. He'll have to learn to live with no teeth. But let him try. Dobra, czyli to jest taka pewnie klasyczna, znaczy klasyczna, taka zwykła gadka Aresa, która zawsze się triggeruje, kiedy on nie ma już czegoś nowego do powiedzenia. Tak jak u Afrodyty było to przed chwilą. Dobra, lecimy tutaj, bo jak mówiłem w poprzednim odcinku, znaczy na koniec poprzedniego odcinka, będziemy teraz ogarniali sobie skarbiec Dedala. A żeby to zrobić, znaczy oczywiście mógłbym od razu iść już do czeluści, którą mam odblokowaną i która nazywa się Skarbcem Dedala. No ale myślę, że lepiej będzie po prostu zgodnie z fabułą się tym zająć. Dobra, omijamy wszystkie lewki, bo nie zamierzam z nimi teraz walczyć. Gdyby to były dziki albo niedźwiedź, no to być może, ale jako że są to tylko lwy, to wskakujemy na kunia i lecimy dalej. Okej, strefa zadania. A, jest wskazówka. Jest kadstenka. Co, Hermes się zjawi tak znikąd? You did this looking for the clue, didn't you, Phosphor?
No. The hollowed out beauty of violence is a gilded handle set upon the knife's blade. I heard that once. These people's poor houses. You may think I'm weak, but at least I try to live for something more than my own pride. Can you say the same? Jak ona go rozumie? Bo to jest trochę relacja jak na razie jak Jedi i droidy. W sensie, droidem jest tu fosfor, który coś sobie gada, a Phoenix jest jak taki Jedi, który rozumie droida, a ja jestem tak jak rycerz klon, który nie ma bladego pojęcia, co ten droid gada. Czytaj Phoenix. Jezus Maria. Po co ja sobie wykupiłem tę prędkość? Po to, żeby właśnie na takie zakręty móc sobie przemanipulować. Znaczy na takie, żeby manipulować sobie takimi skrętami. Dobra, czy ja tutaj coś będę musiał przepychać? Tak patrzę, to chyba nie. No, bo to mogę na spokojnie wziąć tak po prostu. Dzięki temu, że mam maksymalnie ulepszoną siłę Herkulesa. Dobra, coś się odblokowało teraz, czy... A to się odblokowało. Ej, czekaj, to będzie koniec? Tu jest do zapalenia, na górze jest drugi taki klocek. Ej, czy ja już to rozwiązałem? Tak! Okej. Wild bears roam. King Cocolis's riches lie cold. Waiting to be woven into temples and gardens, warmed by the blood of my heart and the fiery springs of my tears. Speak aloud, my beloved, as you turn the key, and you may enter my treasure room. Poczytane. YOLO. Nie potrzebujemy już tego. A, okej. Okay. Dobra, jednak to wzięła. Znaczy myślałem szczerze, że to się rozwaliło na kawałki, ale dobra. Imię miłości. No, to poszło zadziwiająco szybko. Wskazówka do skarbu Dedala, no. W sensie, jeśli nie chodzi... Jest mowa o ukochanym. W sensie, Dedal z tego co ja kojarzę, chyba miał żonę. Więc najprawdopodobniej jest tutaj mowa o jego... synu, czyli o Ikarze. Dobra. Filos w tamtym kierunku. Lećmy. No, raczej nie dolecę za daleko bez wykorzystywania eliksiru na wytrzymałość, ale... Zobaczmy jak daleko... Będę używał tylko na wykończeniu się wytrzymałości. To jest, widzę, jeszcze pełno rzeczy nieoznaczonych przeze mnie, bo tylko tutaj wszedłem i... Jeden co to zrobiłem, to wszedłem i odkryłem sobie posąg, ale nie rozglądałem się. A to mógł być błąd. No kurde, fajnie idzie. O, niedźwiedź, niedźwiedź, niedźwiedź. O, to jakiś automaton. Oj, to nie jeden. O, nie dzieci to nie jeden. Surprise! O, serio? Złonshotowałem go właśnie? Okej, okay, tak też można. Dzięki temu powinno mi się chyba trofeum, jakiś achievement tygodniowy zaliczyć w klubie Ubisoftu. Okej. Okay. Mamy wskazówkę kolejną. Tylko jak ją zdobyć?
Tu jest coś strzeżone. Dobra, nieważne. Kolejna cutscenka zatem. Co? Czemu? Nieważne. Or are you having this one fight your battles for you now? Well, so be it. Oj Boże, ale ścięło. Ale ścięło ten dialog. Przyboczny boskich gryfów. Jakie tornado wypuścił. Strzała ci w dupę. No ej, zrobiłem uni. Okej, spudowałem niestety. Teraz zrobiłem podskok, a tym bardziej nie wiem dlaczego się nie udało. Leczenie proszę. Ty gnoju cholerny! Regen wytrzymałości bym poprosił. No przecież podskoczyłem nad nim, no to ciężkie cholery! Czemu audio urwało? Ubisoft ma chyba co... ma drobne problemy, widzę, bo chyba każda ich gra jakiś czas ma jakiś swój drobny problem. No ja oczywiście też jak idiota zapominam, że mogę się dociągnąć tą siłą do tego typa i go bić po pysku. Co teraz? Near the ultimate warrior sanctuary, there's a decision to be made. Don't be a bust. Treasure is best left to its own devices. And a key. Phosphor! Thank goodness you're safe. A co z tym gryfem się stało? He says that you let the griffin get away. Which, in my honest opinion, is a good thing. You would think being carried across the sky by a griffin would be full of wonder, but let me tell you, it was not. Plus, I'm allergic to cats. Well, there's always a next time. You live, you learn. Oh, nice one. He says you're a sorry excuse for a warrior. How's this bird doing for you so far? It's a work in progress. Rome wasn't built in a day. Rome? Yeah, it was our neighbor's house. He kept on having sons, so he kept on adding rooms. But then they all died from a plague, so now it's an inn named Rome, after the eldest son. May you deliver him to Charon safely. Oh, that ship has sailed. He didn't have the coins, so Cerberus ate him. Rome, 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 Rome. Jezu, jaki suchar. Spłacony dług. Nowy quest. Dziwny klucz znaleziony razem z listem Dedala. Spoczyj. I, kurde, skrzydła Zeusa. Sam nie był zbyt lotny, ale te skrzydła nazwane na cześć Ojca Bogów mogą zanieść ich właściciela aż na szczyt Olimpu. No, wyglądają kozacko. I co, teraz się ta... Tak jest, teraz w tym miejscu. Tylko... O Boże. O, dobra, mogę. O, super, widzę mam... Za czeluść mam jednego skina do fosfora, a za...
A za zadanie mam kolejne skrzydła i jeszcze jednego skina. Dobra, dasz mi wybrać tę czeluść w końcu, czy nie bardzo? I proszę, skarby z Dedala. No dobra. A, czekaj, okej. Dobra. Czyli tego postawimy tu. No. Postaw to tu. Weź to, co ci każe wziąć. A to zrzucimy tu. I lecimy dalej. O, kastenka. Fosfor, wait! He's waiting for you to beat him with a whip. For he has failed you. I thought he'd never ask. What? No. No one deserves to be tortured for messing up. Just live, learn, and try harder next time. But I wasn't perfect. No one's perfect. I love you anyway, Phosphor. Whoa. Barf. Fakt, z jaką łatwością się ten Hermes przemieszcza między tymi jamami, jest troszeczkę dziwny. Brawo, ja. Okej, to wyłącza... to. Zajebiście. Nie tak w zajebiście głupi sposób stracić po prostu dostęp do tego. A muszę tego klona tu postawić. Może trochę między laserami na następny raz. Dobra, i teraz to stawiamy tu. A to stawiamy tu. Otóż nie! Dobra, czyli co? To stawiam w tym miejscu. To stawiam w tym miejscu. To muszę postawić tak, żeby po włączeniu się tych durnych laserów nie rozwaliła się kolejna skrzynia. Dobra, teraz bierzemy to i muszę to ustawić mniej więcej na środku. Świetnie, jeszcze jakieś genialne zagrywki, idioto. Dobra, na szczęście jest leczenie. Jak przed chyba każdym wejściem na arenę w tych jamach, tak więc nie zaboli mnie to aż tak. Zaboli mnie jednak fakt braku tego wskrzeszenia. No, z czym przyjdzie mi teraz walczyć? No. Bo to by było aż za proste, żeby tylko wejść i... wejść i nic z tym nie zrobić. Look at that! We
prosper. Birds of a feather. To spojrzenie do kamery. Super. Thank you for all your help. It's been an honor fighting by your side. Holy moly! Co to za Giant Phoenix? Phoenix, run! It's a trap! My little friend, what have you done? We had a plan. I hit you with my lightning so that you would take advantage of their kindness, exploit their weaknesses, and bring me the winged thief. But instead, you are helping them! I am done with you. Into oblivion you go! The path of you! O proszę! Czyli tu zniknął ten... Czy to nie Feniks, to jest znowu ten cholerny gryf. Czyli tutaj zniknął. O no, ja tu mogę walczyć w powietrzu cały czas. No a sądząc po tym, ile ci zadaje, ta walka długo nie potrwa. Ale patrzcie, czyli taki miał pomysł Tyfonik, żeby się nas pozbyć, żeby Feniks, żeby nasz fosforek nas zdradził. Ale fosfor chyba naprawdę polubił Feniks. No, walka w powietrzu trwa krótko. Co, wytłumaczysz się jakoś? Are you kidding? Phosphor, you saved us. A, plus dla Phoenix. Technically, Phosphor also nearly killed us. No to masz 1 do 1, czyli wychodzimy na 0. In the end, that's what matters. Nah, you forfeited the stash when you ran away. Finders keepers. I can't with you two and your antiquated honor. You're no fun. I'm out of here. Here, Phosphor. Take the seed. You've repaid your debt. You're free to go. Zostanie. You want this? Yeah. With me? Well, come on then. And I apologize in advance for embarrassing you in the future with my compassion and charity and messiness and long-winded stories. No, you can't take it back now. You're No niestety, fosforku. Załatwiłeś się. Praktycznie na własną rękę. No, i pięknie. Fosfor płonących węgli i... O, skrzydła Ikara! Proszę, proszę. Dedal stworzył te skrzydła, żeby uczcić pamięć swojego ukochanego syna Ikara, licząc, że pewnego dnia znowu będą razem. No, kurde, takie ogniste trochę. Bardzo fajne. No już nie czekając, obczajmy tego fosforka. A nie, jest tylko jeden. Okej, no teraz to trochę dziwne. Ogień nie umrze, póki nie zgaśnie ostatni węgielek. Ten fosfor ma w sobie wolę przetrwania. I to buffuje obrażenia, a tutaj gdzieś był jeden, który buffował ogłuszenie chyba. O właśnie, ten tutaj. No ale zmieńmy go. Niech jest. Ale były dwa skiny do fosfora, to czemu jest nagle jeden? Czuję się oszukany. Ale okej. Okay. Myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się powoli bogiem Kowali, czyli właśnie questem związanym z Hefajstosem.
ale to dopiero w kolejnym odcinku. Ja w tym już się z wami żegnam. Do usłyszenia i do miłego w następnym. Cześć!